Cześć moi kochani, przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem i będzie to film, do którego zainspirowała mnie nagranie moja przyjaciółka, ponieważ sama wysłałam ją na zakupy do TK Maxa kosmetyczne i powiedziała, że ona jest w szoku, że tam można znaleźć takie marki. Z tym, że zdaję sobie sprawę z tego, że TK Maxx jest takim miejscem, z którym nie każdy się polubi. Tam trzeba lubić przeglądać te rzeczy, tam nie mamy wszystkiego pięknie, ładnie poukładanego, choć również też ubrania są poukładane, natomiast jeżeli chodzi o kosmetyki, one często są po prostu wrzucone do tak zwanego kosza i tam sobie musimy przeglądać, patrzeć co tam jest. Ja uwielbiam to, naprawdę ja to uwielbiam, mnie to relaksuje, jak ja tam wpadam, lubię sobie poprzeglądać, na przykład pogooglować jakieś rzeczy. Nie lubię natomiast jednej rzeczy, mianowicie takiej, że te kosmetyki bardzo często zdarza się, że są potwierane i są wypaćkane. Nie lubię tego. Sama tak nigdy nie robię i nie wkładam palców w te rzeczy. Uważam, że dziewczyny, jeżeli oglądacie mnie i lubicie kupować w TK Maxie, to fajnie, wygooglujcie sobie tą rzecz, przejrzyjcie, nawet jak są jakieś cienie czy palety. Słuchajcie, była tak świetna paleta z Laury Mercier do konturowania na mokro. I nie wzięłam jej, a bardzo chciałam, ponieważ po prostu była wyciapana totalnie cała. Natomiast stwierdziłam, że to będzie idealny moment na to, żeby nagrać dla Was ten film. Zwłaszcza, że po pierwsze moja przyjaciółka sama stwierdziła, że nie ma nic lepszego, bo jest taka wielka oszczędność, kupując właśnie tam w porównaniu do innych drogerii. I ja też sama zobaczyłam, że mam bardzo, bardzo dużo kosmetyków z TK Maxa, które kupiłam, które były nowe, zamknięte, które miały świetne daty ważności, albo miały datę ważności po prostu od otwarcia i stwierdziłam, że okej, biorę. Ale to był chyba bardzo długi wstęp. Lecimy, pokazuję Wam, co mam w swoich zbiorach. Your mom music, but you tear me to pieces, so where does it come from? Pierwszą rzeczą, jaką chciałabym Wam pokazać, jest podkład Berbery i to jest podkład, który kupiłam tak naprawdę na czuja. Googlowałam sobie kolor i kupowanie podkładu na czuja, powiem Wam, że to jest nie lada wyczyn. Jak zobaczyłam, że to jest kolor Warm Nude, to pomyślałam, że to może być coś, co faktycznie będzie dla mnie dobre, bo ja jestem nieco ciemniejsza. I myślę, Berbery w TK Maxie 49,90 za podkład biorę. Biorę naprawdę, słuchajcie, Catrice kosztuje 30 tam parę złotych w Hebe, więc za podkład Berbery to stwierdziłam, że to jest świetna cena i muszę przyznać, że jest minimalnie za ciemny, natomiast ja mam z NYXa ten rozjaśniacz i tutaj nie ma żadnego problemu, ponieważ on nie zmienia konsystencji żadnym podkładom. Fajnie jest zapakowany, bardzo mi się podoba cały design tych kosmetyków Berbery. No i tak, to była pierwsza. Kredka do brwi z Anastasii Beverly Hills za 25 zł. Tak. I kupiłam ją w kolorze dark brown i jest z jednej strony kredka, z drugiej strony mamy grzebyczek, którymi możemy sobie tutaj przeczesać nasze brwi. Więc za 25 zł kredka Anastasii. To jest hicior. Kolejną rzeczą z marki Berbery jest cielista kredka. Ja ją również wzięłam tak na czuja, bo stwierdziłam, że cielista kredka to cielista kredka. Po prostu może być albo pod brwi, albo możemy sobie jej używać do linii wodnej, żeby powiększać optycznie nasze oko. Powiem Wam, że w chwili, kiedy kupowałam tą kredkę, wiedziałam, że to będzie dobra rzecz, ponieważ miała bardzo, bardzo dobre opinie na internecie. W trakcie, kiedy ją googlowałam, i kosztowała mnie, słuchajcie, 29,99. A teraz przejdę do mojej ukochanej firmy z TK Maxa, której wiele osób nie zna i często jak polecam ją moim koleżankom, to nie mają żadnego pojęcia, co to jest za marka. Natomiast zawsze jak polecam ją koleżankom, które są makijażystkami, to mówią premium. Często też zamawiają tą markę ze strony zagranicznej Ila Maski. I właśnie to jest Ila Maska. Już tutaj Wam powiedziałam. Tutaj mam eyeliner i mam mini tusz do rzęs. Kocham, słuchajcie, kocham te kosmetyki. Również teraz mam tym eyelinerem pomalowane oczy. Rzęsy mam również pociągnięte tym tuszem. Uważam, że jest to najbardziej czarny, precyzyjny eyeliner, z jakim ja miałam do czynienia przez ostatnie lata. Myślę, że Kat Von D, Clinic i tak dalej, one są dobre, natomiast ja najbardziej cenię sobie w tym eyelinerze to, że on jest tak ekstremalnie czarny i tak jak Wam powiedziałam, precyzyjny. Nie jest to eyeliner w pisaku, tylko jest to eyeliner z
taką końcówką. To nie jest pędzelek, bo ta końcówka jest bardzo sztywna. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi takiej formy eyelinerów, to na pewno Ila Maska ma coś w pisaku. 9 miesięcy jest od otwarcia. Uwielbiam. Natomiast Mini Tusz ma standardową szczoteczkę. To są moje ulubione szczoteczki. Powiem Wam, że świetna forma na wyjazd. Jak dorwę taki tusz w większym formacie, to na pewno go kupuję. I mam jeszcze kilka kosmetyków z Ila Maski. Już Wam pokazuję. Pędzelki. Pędzelki, słuchajcie, pędzelki to jest coś, co było prawdziwym strzałem w dziesiątkę, ponieważ one pierwotnie kosztowały bardzo dużo, tylko wiecie co? Dzisiaj nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile ja za nie zapłaciłam, ale zapłaciłam za nie tak mało, że w trakcie, kiedy rozmawiałam z moją koleżanką, sama nie dowierzała i powiedziała, jejku, bierz mi, jak będą, ale niestety już takich właśnie pędzelków nie było. Ja je znalazłam, słuchajcie, przecenione, nie wiem, one może kosztowały 12 zł, przecenione leżały w szminkach i były w komplecie jako dwa pędzelki, natomiast jeden na stronie kosztuje coś około 30 funtów, więc to jest hit. I tym się tak pięknie maluje. Ja mam porobię później przebitki ładniejsze. Ten jest oczywiście, może być do eyelinera, również do wyrysowywania brwi. Uwielbiam. Kupiłam sobie również miniaturkę bronzera z Becky, ale jest tak ekstremalnie niewydajny. Choć ładnie wygląda na twarzy, nie mogę powiedzieć, że nie. Jest ekstremalnie niewydajny i myślę, że żałowałabym, gdybym kupiła taką miniaturę w Sephorze, ponieważ maluje się nim chyba jakieś 2 tygodnie i on sięgnął denka. Ponieważ jest bardzo, bardzo miałki. Ja w trakcie, kiedy wkładam w niego pędzel, to widzę, jak on wszędzie tam lata dookoła, więc jeżeli chodzi o wykończenie na twarzy, jest super, natomiast jeżeli chodzi o wydajność, to na pewno Wam nie polecam, natomiast słuchajcie, kosztował mnie 19,90, ponieważ on akurat był w zestawie, tylko ten zestaw był rozkompletowany i leżał sam, więc Pani mi go wyceniła na 19,90 za taki mini bronzer z Becky. I ostatnią rzeczą, również z mojej ukochanej marki Ila Maska, jak ja to zobaczyłam, nie mogłam wyjść bez tego, ja już od razu wiedziałam, nie, to jest moje, wychodzimy razem i to jest rozświetlacz z Ila Maski. Słuchajcie, to jest cudo, to jest po prostu cudo. Słuchajcie, muszę Wam zrobić swatcha na przykład na nosie delikatnie, zobaczcie, uwielbiam. Ten rozświetlacz to jest prawdziwy strzał w dziesiątkę. Z tego rozświetlacza jestem tak bardzo zadowolona, stwierdzam, że bije wszystkie moje na łeb i na szyję. Jest inny, choć uwielbiam z My Secret, to jest tak tani rozświetlacz z My Secret, a go tak bardzo lubię. Natomiast jeżeli chodzi o tą Ila Maskę, to wiecie, to jest dla miłośniczek rozświetlaczy, bo nie każdy będzie się dobrze czuł z taką taflą na twarzy. I ten rozświetlacz to była najdroższa rzecz ze wszystkich, ponieważ kosztował 74,99, ale pierwotnie kosztuje na pewno więcej. Podliczę Wam wszystkie ceny, jakie bym zapłaciła w sklepie, a jakie zapłaciłam w TK Maxie za te kosmetyki i wszystko będzie na dole pod filmem, łącznie z linkami, nawet jakbyście się chciały skusić na jakąś rzecz po prostu w cenie regularnej. I to były moje wszystkie kosmetyki z TK Maxa, mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Bardzo ja chciałam dla Was taki nagrać, ponieważ stwierdziłam, że to jest idealna inspiracja, żebyście sobie chodziły do TK Maxa i szukały świetnych marek kosmetycznych. I nie tylko, bo tam mają dużo fajnych ciuchów, ale przekonały się do takiego trochę poszperania, poczytania, pooglądania, pogooglowania tych kosmetyków, bo może macie czasami coś w ręce, a nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak to może być świetle. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Dajcie mi łapkę w górę, koniecznie będę wiedziała, żeby dla Was kręcić takich więcej. Pamiętajmy, nie wkładamy paluszków w kosmetyki w takim okej. Okej, uciekam. Do zobaczenia, buziaki, pa! Cause my heart is on, hold on, hold on, so I need you to play on, play on.